Zaspa powstawała jeszcze wcześniej, bo w 1969 roku na tle spółdzielni Przymorze, które tutaj przed nami kilka lat wcześniej powstało, został ogłoszony konkurs na zabudowę byłego lotniska i ten konkurs w 1969 roku został rozstrzygnięty. Pierwsze miejsce zdobył zespół pod kierownictwem inżyniera, architekta Hordyńskiego. W dawnych czasach biur projektów było bardzo mało i w zasadzie Gdańsk odbudowywało i rozbudowywało jedno biuro, miasto projekt. Kiedy to biuro mieściło się na zapleczu dzisiejszej prokuratury, a wcześniej Komitetu Wojewódzkiego Partii, w takim trochę zabytkowym miejscu, zatrudniało chyba ponad 1000 osób w którymś momencie, czyli to jest zupełne przeciwieństwo dzisiejszego stylu projektowania, niewielkie autorskie pracownie. Tam to wszystko było skomasowane, jednakże podzielone na też pracownie. Te pracownie jeszcze dzieliły się na autorów, czyli tych, którzy projekty przygotowywali. No i jeden z tych zespołów autorskich, właśnie pana Hordyńskiego, zwyciężył w tym konkursie. I kamień węgielny żeśmy pod tą zaspę wkopywali w 1972 roku. Pierwszy budynek, jaki powstał na tym terytorium, to jest bodajże Pilotów 20, czyli tutaj za nami. Ja zamieszkałem w Pilotów 16, czyli trzecim budynku wznoszonym na tym osiedlu, czyli dość wcześnie, bo w 1974 roku już tu mieszkałem, a ostatni samolot z pasa startowego na Zaspie wystartował 1 kwietnia 1974 roku. Też to była uroczystość, bo też w historii kilka razy lądowałem na tym pasie startowym, bo lotnisko do 1974 roku funkcjonowało. Potem zostało przeniesione do Rębichowa. Projektowanie w tamtych czasach było, nazwijmy to, niezbyt luksusowym zajęciem. Z tego względu, że zaprojektować takie osiedle, architekt nie za dużo miał argumentów w rękach. Gotową płytę o gotowych wymiarach, gotową powierzchnię mieszkania, M1 miało mieć 20 metrów, M3 38, M4 ileś tam, gotową szerokość korytarza i w zasadzie te wszystkie osiedla w Polsce w jednakowy sposób wyglądały, nie z winy architektów, ale z winy tego, że takie normatywy gdzieś tam były. Tutaj panu Hordyńskiemu i jego zespołowi udało się wywalczyć i to była walka autentycznie, może nie na kule, ale na argumenty dość mocna, że to osiedle zaczęło być schodkowe. Jeśli państwo tak popatrzycie na nie, to charakterystycznym rysem są właśnie 5, 7, 11, chyba 9, 11 kondygnacji takie poustawiane i jak z oddali, jak popatrzycie na to osiedle, no nie wygląda tak monumentalnie. Trochę ze wzruszeniem patrzę na te plany, bo przez ładnych kilkanaście lat wisiały nad moją głową w miejscu pracy. Zaspa była zaplanowana na 40 tysięcy mieszkańców. Ponad 10 tysięcy mieszkań miało być wybudowanych na Zaspie. I była podzielona na 4 jednostki mieszkaniowe. Roboczo żeśmy, tak jak tutaj to jest nazwane na tym planie, A, B, C, D. Między innymi były pewne nakazy, których trzeba było się trzymać. No nakaz, żeby mieszkanie miało tylko 28 metrów i nie więcej, no to był wrednym nakazem. Ale nakaz, żeby w osiedlu wybudować na 1000 mieszkańców 10 metrów przeznaczyć na pracownię plastyczną, to już taki zły nie był i dzięki temu tutaj na tej Zaspie w którymś momencie było wybudowanych około 28 pracowni plastycznych. Taka pracownia plastyczna to jest ten wasz klub mniej więcej w tej wielkości i
dostawali to artyści plastycy w użytkowanie, aby mogli rozwijać swoją twórczość, a dzięki temu też osiedle korzystało na tym, bo ci ludzie gdzieś tutaj przebywali, bo się interesowali, bo coś robili.